Dziękuję bardzo, szanowni państwo, wszyscy tutaj zgromadzeni. Ja obiecuję, że będę mówił krótko, no bo jednak pogoda nie sprzyja temu, żebyśmy długo tutaj przebywali na tej otwartej przestrzeni, ale cieszę się, że przy takiej okazji się spotykamy, bo faktycznie to, o czym też powiedział pan burmistrz, to, że coraz lepszy sprzęt, samochody trafiają właśnie tutaj na teren gminy Serocz, konkretnie do tutaj akurat do Woli Kiełpińskiej. Myślę, że to jest wielki sukces tak naprawdę nas wszystkich, ale przede wszystkim was, strażaków, którzy dbacie o to, żeby wasza jednostka się rozwijała. Jesteście zawsze takim pierwszym kontaktem dla lokalnej społeczności. To zawsze potwierdzam. Nie byłoby tego bez bardzo dobrej współpracy też z władzami samorządowymi. Tutaj patrzę w stronę pana burmistrza. Również tutaj jest obecny z nami pan starosta. Również współpraca z Państwową Strażą Pożarną, panie komendancie. Podziękowania z naszej strony, mówię tutaj jako o stronie rządowej, no staramy się wspierać Straż Pożarną, chociażby ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, tak wyczekiwana przez środowisko strażackie, jest tego przykładem, ale również faktycznie inwestycje w sprzęt, to, że tak naprawdę ponad 1000 samochodów rocznie nowych trafia, czy do ochotniczych straży pożarnych, czy tak samo do Państwowej Straży Pożarnej, co umożliwia z kolei przekazywanie części sprzętu do ochotniczych straży pożarnych. Myślę, że to jest przykład takiej konkretnej pomocy, która jest tak naprawdę naszym obowiązkiem jako osób pełniących funkcje publiczne. Raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie. Niech ten sprzęt zawsze dobrze wam służy. Oby jednak jak najrzadziej, oby był taką strategiczną rezerwą, bo wiadomo, że im mniej tak naprawdę różnych zdarzeń, tym lepiej, ale jeżeli jednak taka konieczność się pojawi, to cieszę się, że macie po prostu ten dobry sprzęt i również wy będziecie bezpieczni podczas interwencji. Dziękuję bardzo.